Crash, dobra robota, ale Cortex jest nadal zagrożeniem dla nas i Ziemi. Musisz tam wrócić i zebrać wszystkie gemy i klucze. Powodzenia! No i mamy tutaj koniec gry. Ale my sobie oczywiście to przewiniemy, bo dopiero napisy końcowe obejrzymy w momencie, kiedy przejdziemy calusieńką grę w 100%, więc bez zbędnego przedłużania robimy sobie teraz bieganko, bo tak zdobyliśmy ostatnią moc. I pod którym ona będzie tym? Trzeba teraz zobaczyć, po którym będę biegł. Może L? O, L będę biegł, o, ale fajne ten, zrobić tak naprawdę te relikty, kurde, na albo złote, albo platynowe, to jest serio. Jeszcze ja jakoś jestem w stanie to przeżyć, ale osoby, co nie ogarniają tych reliktów, mogą mieć naprawdę z tym wielki problem. A nikt chyba nie lubi mieć problemów, co nie? Chyba, że są takie osoby, no to skieruję ich wtedy do jakiegoś, nie wiem, psychiatry czy kogoś tam. ...2790, co to będzie za relikt? No widzicie, zobaczcie ile mi zabrakło, żeby zdobyć złoty. No ale dobra, w montażu będziemy sobie przechodzili oczywiście te 5 poziomów na 100%. W sensie te 5 poziomów, no ogólnie te całe 20 poziomów, jeżeli chodzi o relikty. Więc wy zaraz sobie zobaczycie montaż. No i przy okazji pomiędzy montażem będę zdobywał jeszcze klejnoty, których nie udało mi się zdobyć, wiecie, w miejsce, gdzie... Oczywiście tylko będę zdobywał je w miejscach, gdzie faktycznie zabrakło mi skrzynki, a tam, gdzie nie byliśmy jeszcze, bo brakowało nam czegoś, to będziemy tam wracać. Tak więc, bez zbędnego przedłużania, zapraszam was na montaż. Widzimy się po montażu, a wy posłuchajcie sobie muzyki, którą dam w trakcie montowania. Elo! Siema, siema! Witam was ponownie. I no co, jesteśmy w poziomie Ruined, bo pewnie jesteście ciekawi, o co tutaj w ogóle chodzi, dlaczego ja tutaj wróciłem. Otóż wróciłem dlatego, by zdobyć niebieski gem, który teraz sobie zdobędziemy. I zobaczycie w jaki sposób zdobędziemy. Kurde, nie udało się, bo poleciałem za daleko. Tak swoją drogą trochę sobie żyć zgrindowałem. Super, mamy niebieski gem, więc możemy teraz wrócić na mapę główną, albo powrócić do jednego z poziomów. Ciekaw jestem, który to będzie poziom, do którego sobie teraz wrócimy. No dobra, jesteśmy w tym razem poziomie numer 6 i czas na backtracking, my friend, więc poczekajmy sobie na tego pingwinka, żeby dostać się tam do góry. Dokładnie tak, świetnie. I mamy tutaj 0 na 0 skrzynek, co oznacza, że mamy tutaj jedną wielką drogę, a raczej ścieżkę śmierci. Więc postarajmy się ją przejść bez ani jednego draśnięcia. Widzicie? Tutaj się nawet pojawiają wrogowie, którzy pojawili się dopiero w późniejszych poziomach w teoretyce. Kurde! Ale przynajmniej zaczynamy od początku tą ścieżkę. Świetnie. Nareszcie, poszliśmy dalej. Super. Wow, jestem na serio daleko. Wow. Dobra, udało się, moi drodzy. I... aha, spoko. Czyli żeby teraz ten, to muszę skończyć poziom. Ech. No cóż, widzimy się tym razem w poziomie 16 pod nazwą Koniec Gwiazd i powiem wam szczerze, że jestem głąbem. Pamiętacie tutaj tą oto sekcję? Co ja zrobiłem na początek? Skoczyłem na tą szarą skrzynkę z wykrzyknikiem i poszedłem sobie dalej, a raczej z tą metalową skrzynię, albo metalowy kwadracik, jak chcemy sobie to nazwać. A generalnie nie pomyślałem, że możemy zrobić przecież coś takiego. Widzicie? I tutaj mamy sekcję, która
w której właściwie w zasadzie jest czerwony klejnot. Dokładnie tak. I teraz możemy się cofać i tak naprawdę już chyba będziemy mieli wszystkie kolorowe klejnoty, o ile dobrze wiem. Ale nie mam pewności stuprocentowej. W ogóle jestem trochę na siebie zły, bo ja wam powiedziałem w którymś tam odcinku, że to będzie po raz pierwszy, kiedy będziemy mieli nietykalność w samej grze, a zapomniałem, że przecież w odcinku drugim mieliśmy już nietykalność. Jeżeli wam to przeszkadza, że mam powiedzmy taką małą amnezję, tudzież sklerozę, to serdecznie przepraszam, ale jestem tylko człowiekiem. No i tutaj klejnot mamy. I super. Oraz 55 żyć. No dobra. Bo tutaj chyba mamy sytuację już w miarę okej. Tak, tutaj mamy stuprocentowane. To teraz pytanie, gdzie musimy jeszcze wrócić? Tutaj, czyli poziom 12. Tutaj do poziomu 8, czyli 8-12. I w zasadzie to chyba... A nie, jeszcze do czwórki, ale czwórkę to sobie mogę zrobić poza anteną, bo tutaj po prostu trzeba było skrzynki zdobyć, bo... No niestety gafę popełniłem, że nie zdobyłem wystarczającej ilości skrzynek. No i oczywiście świątynia boom. No to wracamy do jednego z tych poziomów w tym oto momencie. Tak więc kolejne ZW. I tak jeszcze z parę razy przed tak jakby wielkim, wiecie, montażem, jeżeli chodzi o relikty. No dobra, jesteśmy teraz na miejscu zbrodni i bierzemy sobie podwójną maskę Aku Aku. No dobra, może nie na miejscu zbrodni, no ale wiecie, gdzie jesteśmy. I teraz idziemy sobie do kolorowego dżema. Bo to chyba trzeba było kolorowego dżema, co nie? Coś takiego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak jest, czerwonego dżema potrzebowaliśmy, którego już zdobyliśmy sobie. I jest to poziom, gdzie mamy 0 na 0 skrzynek, tak więc... Na co my jeszcze czekamy? Ale mnie poziom porobił, bez kitu. Teraz mnie rasiczka porobiła. Myk. Dobra. Crash, proszę mi się nie buntować. Tam coś u góry jest. Czyżby to była droga do klejnotu? Jeżeli tak, to kurde. Jesteśmy wygrani. I widzicie, to nie jest tak, że ja mam jakąś, nie wiem, ograniczoną wiedzę na temat Crasha, bo uwierzcie mi, o takich grach jak Twisanity, The Wrath of Cortex, kurde, klasyczna seria Bandicoota, mogę gadać po prostu godzinami, ale The Huge Adventure to jest gra, w którą ja się tak mocno nie zagrywam, jeżeli mam być szczery, serio. Bo jeżeli jesteście ciekawi, kiedy ostatni raz odpaliłem The Huge Adventure, to było w momencie, kiedy robiłem Let's Play, czyli no z 5 lat temu, na dobrą sprawę już. Tutaj mnie jeszcze nie było, co prawda. Aha, i tu jest ten klejnot. Kurde, widzicie to? Patrzcie, on był na początku poziomu, tylko po prawej stronie. Ale magia. No i dobra, skoro już mamy to skończone, to widzimy się już na końcu tego poziomu. A raczej na Warp Roomie się widzimy teraz. No i spoko. Świątynia Boom jest teraz w tym momencie oto stuprocentowana, więc jeśli chodzi o pierwszy Warp Room, to poza... No, jeszcze tutaj oczywiście nam to zostało, no ale poza reliktami to już nic tam nie zostało na dobrą sprawę. Więc teraz tylko musimy się skupić na poziomach, czyli takich jak 8 i chyba 11, nie? 8 i 12, no to są jedyne poziomy, na których musimy się skupić teraz. Dobra, to pytanie teraz, do kogo pierwszego wracamy? Wydaje mi się, że do 8. No, do 8, bo jest najbliżej. Tak więc
Wracamy za chwileczkę. Wracam z zaświatów, moi drodzy. Jesteśmy już tutaj sobie w tym oto poziomie, czyli pod nazwą co za wisiec, kurde. Dziwny. Nie wiem, czy jest takie słowo jak co za wisiec, ale w ogóle taka mini ciekawostka, o której nie powiedziałem, bo to pewnie też widzieliście w Crashu Fusion, jak kiedyś nagrywałem na Game Boya. Otóż jeszcze kolejną ciekawostką jest taka, że kiedy sobie dłużej postoimy, to Crash, jak to zawsze robił, były jakieś takie animacje, co nie? Że na przykład w Crashu Trójce Crash odbijał Wumpasami i na przykład rzucił Wumpasem w górę i on się rozpryskał na jego głowie i był taki cały, miał fioletowy łeb, co nie? Albo jak to w Insane Trilogy było, że Aku Aku grał z Crashem w siatkówkę, bo tak też było. A w tej gierce i ogólnie w Crashach na Game Boya jest ekskluzywna animacja i może... O właśnie, to jest ona. Czyli Crash grający sobie właśnie na Game Boyu w swoje przygody. Coś, co jest w sumie fajne. No i dobra, mamy tutaj teraz zielony klejnot i idziemy po resztę skrzynek i po klejnot, który nam tutaj został. To jest jedna z cięższych ścieżek, jak zresztą możecie zauważyć. Bo mamy tutaj nawalonych przeciwników, których dopiero co spotkaliśmy w późniejszych poziomach, w teoretyce. A oni tak naprawdę się tutaj ukrywali przed nami. Na przykład jak tamta żaba. Kurde, cholernie się boję tutaj wskoczyć. No, wiedziałem. Wiedziałem, miałem powody do obaw. Najgorsze jest to, że w tych ścieżkach w ogóle checkpointów nie ma. Albo, że coś jest takiego, że po prostu wiecie, kurde, za dużo słowa że w jednym zdaniu, więc powiem to inaczej. Te ścieżki mam też coś takiego, że jak kończycie poziom, to nie wracacie do warp rooma, jak to zawsze było w innych crashach, tylko kurde, musicie kontynuować normalny poziom i cofnąć się do tego exitu, w tym wypadku cofnąć się, a w innych przypadkach to dostać się z powrotem do exitu. To jest trochę dla mnie bez sensu w niektórych właściwie w tych crashach na Game Boya. Sorki, że się tak plączę, nagrywam to w sumie o 13 i niedawno jakoś tak wstałem. Myk! Dobrze. Wow, ale dużo skrzynek się pojawiło. Jezus Maria, naprawdę, serio. Jestem, gdzie jestem. Dobra. Myk, myk, myk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Yeah. Oh man, naprawdę musieli coś takiego odwalić. No nie gadaj, Jezus Maria. Hehehe, oh man. To było kozackie. No i teraz, kurde, Michał, kombinuj, jak się stąd wydostaniesz.
Zrobimy coś takiego. Dokładnie. I myk. Życie trzeba było sobie odratować, oczywiście. Ach, spróbowałbyś tylko, kurde, potraktować mnie miotaczem ognia. Spróbowałbyś. Dobra, mamy tutaj klejnot. Super. I co teraz? I to jest niby wszystko, ta? Gdzieś czegoś zapomniałem. Jak nic, gdzieś czegoś zapomniałem, coś pominąłem. Zobaczmy co. Tak też można było zrobić. 145 na 54. Nie mam zielonego pojęcia, o co tu chodzi, ale dobra, już nieważne. To też poza nagraniem się ogarnie, czyli ślizgawkę, więc no co, koledzy i koleżanki, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, czas na kosmos. A raczej czas kosmosu. Więc spotkamy się w momencie, kiedy dojdę do tego miejsca, gdzie mamy zebrać skrzynki, bo będzie dosyć fajna, ekskluzywna ścieżka. No dobra, znajdujemy się w sekcji, którą powinniście mniej więcej kojarzyć. Dobra, tutaj udało nam się zrespawnować. Uwaga, uwaga, trzeba dostać się teraz tutaj. No tutaj mamy platformę. Dokładnie tak. I uwaga, pamiętacie może tego... Albo w sumie wiecie co? Jeszcze nie, zanim powiem. A, bo tu już jest dalsza sekcja, dobra, never mind. Pamiętacie może ten motocykl, którym Crash jeździł w tych poziomach Hogride i tak dalej z Crasha Trójki? Otóż tutaj też będziemy się na motocyklu poruszać. Ale zaraz wam pokażę w jaki sposób. Dobra, wchodzimy sobie tutaj. I proszę bardzo, patrzcie na jaki motocyklu się poruszamy. To jest kosmiczny motocykl, gdzie Crash po raz w sumie pierwszy założył na siebie tą swoją skórę. Wiecie, tą skórę, gdzie się właśnie ma na takich motocyklach i tak dalej. Kurde, coś mnie w nosie swędzi. Kurde mać. Dobra, a więc sekcja będzie dosyć trudnawa, bo tutaj jest nawalone dużo nitra i tak dalej, więc trzeba będzie tutaj mieć, że tak powiem, jak to się potocznie nazywa, kosmiczny refleks. Szkoda, że nie mam tutaj nietykalności, bo wtedy byłbym dosłownie bogiem tego poziomu. Ale trzeba korzystać z tego, co się ma. O men! Uważaj! Uważaj, Crash! Uważaj! Dobra, udało się! Nice one! Yes! Teraz już możemy kończyć normalnie poziom. Tak więc widzimy się na końcówce tego poziomu. Ogólnie, żeby nie było, bo wiem, że miałem się pokazać dopiero na końcówce tego poziomu, ale pewnie jesteście ciekawi, dlaczego nie oddaję komentarza dla tych specjalnych ścieżek. Otóż dlatego, że... Gdy grałem za dzieciaka, to już niejednokrotnie wspominałem, a jeżeli nie wspominałem, to tutaj wspomnę po raz pierwszy, chociaż wydaje mi się, że wspominałem o tym. Otóż dlatego, że... Uważam moim skromnym zdaniem, że te sekcje po prostu kopały mi niemiłosiernie zadek i szczerze ciągłe podkreślanie, że mi kopią zadek za każdym razem, no nie wiem, pewnie by wam się znudziło po jakimś czasie, więc dlatego staram się tutaj wam co nieco powiedzieć, aczkolwiek nie uważam, że fajnie, że zrobili ten, że dali zastosowanie tego Crasha w tym motocyklu w kosmosie. Serio, to jest moim zdaniem coś bardzo fajnego i pomysłowego. I za to Vicarious Vision jest wielki plus. A teraz już serio, wracamy już kiedy... No, kiedy będę na samym końcu poziomu. No i mamy klejnocik, super! No, kurde, teraz tu już nam naprawdę mało zostało, no bo co? W zasadzie to musimy zrobić tutaj 100%, tak, ponieważ tutaj o dziwo zabrakło mi skrzydek. No i w poziomie numer 4, tak? Na dobrą sprawę. No. Bo reszta poziomów jest zaliczona w 100%. No i to mi się podoba. To zapiszmy sobie, ile mamy. 70, kurde, procent. Wow. Nice one. Ale może wiecie co? Upewnijmy się mimo co.
No tutaj mamy. Tutaj też mamy. Tutaj mamy. Tutaj mamy. Tutaj nie mamy. Tutaj mamy. Tutaj mamy. Tutaj mamy. Tutaj nie mamy. Tutaj mamy. Tutaj mamy. Tutaj mamy. Tutaj też. Tutaj też. Tutaj też. Tutaj też i tutaj też. No kurde, no to tylko nam dwa poziomy zostały. Ale dobra, ja już tutaj na chwilę obecną będę kończył, w sensie mój komentarz głosowy. Was zapraszam na montaż i widzimy się w momencie, kiedy będziemy mieli wszystkie relikwie. No i skopiemy po raz drugi dupę Cortexowi i zakończymy The Huge Adventure. W zasadzie to raz na zawsze, bo już nie będzie raczej V3 tego let's playa, ale myślę, że V2 wam się przyjemnie ogląda. I od razu chcę was przeprosić za to, że czasami jestem cicho, ale wiecie doskonale, że chcę się też skupić na rozgrywce, bo często jak za dużo gadam, to się nie skupiam i potem właśnie kończy się jak to się kończy. Ale myślę, że ciekawostki, wszystko wam się w tej serii, już tak w zasadzie mogę powiedzieć, podobało. Więc bez zbędnego przedłużenia, widzimy się po montażu. Życzę wam miłego oglądania. A ja się tutaj odmeldowywuję. Na razie i cześć! No witam moi drodzy już po montażu. Więc teraz po raz ostatni pożegnamy się z poziomami przed wielką konfrontacją z doktorem Neo Cortex. Mamy tutaj dżunglę, którą mamy tutaj na złoty relikt. Wrak statku na platynowy. Świątynia Boom również na platynowy. Ślizgawka również na platynowy. Tutaj mamy Just in Slime, czyli kanały na złoty, bo jak widzicie niewiele mi brakowało, żeby była platynka. Ruina na platynowy. Atak rekina na platynowy. Co ma wisieć na platynowy. Odlotowy crash na złoty. Lodowy zonk na platynowy. Zadymka na platynowy. Czas kosmosu na platynowy. Wodna wieś na platynowy. I w dół na złoty. Swoją drogą niewiele brakowało na platynowy. Blim bonanza na złoty. Czas na odlicze na platynowy. Co za smród na złoty. A zakaz lotu na złoty. Powietrze na platynowy. I koniec gwiazd na platynowy. W niektórych, jak sami zresztą widzieliście, poziomach, chociaż ciężko było się trochę połapać, ale generalnie ciężko było mi zdobyć szafirowe. Znaczy złote i platynowe, bo często było tak, że zdobywałem szafirowe. Ale to było tam może z 2-3 poziomy. Nieważne. Wracamy do Cortexa i skopmy mu dupę raz na zawsze. Konfrontacja oczywiście jest taka sama. Z małą różnicą, co się wydarzy po tej konfrontacji. I to było właśnie wymagane do tego, żebyśmy zdobyli te złote i platynowe relikwie. To będzie bardzo szybka konfrontacja, tak przynajmniej mi się wydaje. Nie mam zamiaru na siłę przedłużać. A co będzie, to będzie. Muszę sobie tutaj tylko pop filtr poprawić. Tak swoją drogą, taka mini ciekawostka, nie wiem czemu, ale internetu nie mam. O kurde, zostałem trafiony. I tak, przy okazji mam 84 życia. Bo trochę się nazbierało. Nazbierało się trochę, kiedy, wiecie, wracałem po klejnoty, które są tak jakby mało ważne. Nie, nie chodzi mi o te klejnoty, gdzie był... Było, wiecie, to, że ja tutaj z wami tam rozmawiałem w tych, nie wiem, jakichś tajnych sekcjach danego poziomu czy coś, tylko po prostu do tych klejnotów, gdzie... Zabrakło mi tam może z 3 skrzynek albo 4. Dawaj, Cortex, dawaj, 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 dawaj. Myk, myk, strzelaj! Już!
No, dawaj do żółtego teraz, dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze. I to jest ten sam problem, co miałem na oryginalnym let's playu. Nie chcę się wczytać napis. I chyba cutscenka nawet się nie chce wczytać dalej. No, nie chcę. Tak czy siak, tutaj prawdopodobnie będzie edit i pokaże się wam oryginalna cutscenka. Tak, to był tak zwany mega mix, czyli, że tak powiem, połączenie Engina, Dingodile'a, Cortexa i Tiny'ego. Tak jak zresztą sami widzicie. Mega mix to jest ekskluzywna postać tylko i wyłącznie do The Huge Adventure. Znaczy, są jakieś plotki, że niby mega mixem można grać w... Kiedy się połączy tak naprawdę... Oh man, dlaczego ja tak failuję? Megamixem ponoć można sobie zagrać w... kiedy zrobicie pewną kombinację, mianowicie połączycie kablem bodajże USB Game Boya Advance z GameCube'em, to dostaniecie minigierkę do Crash Draft of Cortex Crash Blast, czy jakoś tak. I tam możecie zagrać minigierkami Megamixem. Albo po prostu... Szczerze nie pamiętam, co z tym było, więc dlatego moja pamięć jest taka szczątkowa. Aha, jak Megamix do was podejdzie, to nieważne, czy macie aku-aku podwójnego, potrójnego, czy chuj wie jakiego... Czy kij wie jakiego, po prostu giniecie. No ja troszeczkę, czy tak powiem, failowałem też z powodu tego, żeby mieć tego aku-aku, którego mam teraz. Bo tutaj, jak widzicie, jest sterta nitra. Kurde, no znowu ten robot, co? Co on se wyobraża? Ten akurat robot mnie striggerował mocno. Jezus Maria, i widzicie, to jest problem z Crashem, bo Crash nie ma zawsze ochoty zrobić podwójnego skoku. Muszę się naprosić go, żeby on to zrobił. I to jest problem, szczerze, z tą gierką najbardziej. Bo w Entrance to jest naprawione, ta mechanika Crasha. Dobra. Myk! Myk! Patrzcie, widzicie to? Nie dogonisz mnie! Udało mi się uciec. Dobra, to jest ten sam dialog Koko, więc sobie go skipniemy. I baza sobie wybuchła. Koniec? Tak, koniec, moi drodzy, jest! Udało się! Przeszliśmy Crash The Huge Adventure na 100% i to w tak zwanym remake'u, remasterze Let's Play'a. Jak wam się podobał remake / remaster tego Let's Play'a, jakkolwiek mogę go nazwać? Napiszcie w komentarzach, czy był on ciekawszy od oryginału, jeżeli mieliście już styczność z oryginałem, co po niektórzy. Mam nadzieję, że byłem informatywny i że wam się podobało i w sposób ciekawy go poprowadziłem. Myślę, że moje fejle plus ciekawostki plus wszystko równa się szalona zabawa i tak dalej. Bo wiecie, jednak wy macie polewkę i przy okazji czegoś się dowiecie,
a ja przy okazji będę miał Rage'a i smutek i koszmary w nocy, no ale to już ja powinienem się do tego przyzwyczaić, bo jestem już tak długo na YouTube, że to nie powinno robić na mnie wcale żadnego wrażenia. No i co? Następną grą, jeżeli chodzi o Let's Play, to prawdopodobnie będzie Entranced. Zrobimy sobie też remaster Let's Play'a, no i chwilę potem Fusion. I być może pojawi się jeszcze Crash Nitro Kart na Game Boya w wersji japońskiej, bo dzisiaj, czyli 10, prawdopodobnie zacznę już drogę. Bo wiecie, ja to nagrałem 10 czerwca z rana. Więc być może, że dzisiaj już rozpocznę tą drogę do Crash'a Team Racing Nitro Fueled na live'ach tym razem. I trzeba by było jutro jeszcze nagrać materiał o Retro Stadium i tak dalej. Ale ja mam roboty, będę musiał zapierdzielać za 10 normalnie. No ale trudno się mówi. Taka, że tak powiem, praca i przyjemność, że tak powiem. Dzięki za uwagę. Jeszcze raz, jeżeli ci się spodobało i uważasz, że był to informatywny let's play, jak i że ja byłem informatywny i dużo ciekawostek przekazałem, to napisz w komentarzu swoje spostrzeżenia na temat tego let's playa i czy ci się przyjemniej ogląda tą wersję let's playa od poprzednia. Może obie ci się podobały na swój sposób. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami itd., itd. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to jeszcze raz zostaw łapkę w górę, komentarz, napisz, czy w sposób ciekawy poprowadziłem let's play, czy byłem informatywny, a my widzimy się w kolejnych let's playach i nie tylko. Trzymajcie się, cześć, ja się odmeldowywuję i idę się czegoś napić, bo aż mi suszy w gardle. Na razie, trzymajcie się, cześć i... Pa, pa!